Polskie Radio Białystok. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Premierze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Nie ma Pan szczęścia do wizyt na Podlasiu, w stolicy Podlasia. Znowu Pan nie trafił w termin wydarzenia w Muzeum Pamięci Sybiru. Odwiedza Pan Białystok tuż po oficjalnej prezentacji stałej ekspozycji. Ale dla mnie każda wizyta na Podlasiu czy Białymstoku to jest już szczęście, że mogę się wyrwać z Warszawy i wpaść do miejsca, gdzie 20 prawie lat przepracowałem i dalej jestem przecież formalnie pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku. Stąd jakieś 300 metrów, stąd znajduje się moja katedra uniwersytecka. A co do tej ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru? No, wybieram się na otwarcie 17 września. Wiem, że dwa dni temu bodajże była właśnie konferencja prasowa pana dyrektora Śleszyńskiego, który zresztą był moim dziekanem na uniwersytecie, dobrze się znamy. No, ale jak pan wie, odwiedzałem już muzeum w zasadzie w trakcie przygotowywania ekspozycji, więc sporo już widziałem. Bardzo się cieszę, że ta nasza wspólna inicjatywa i wspólna realizacja znajduje swój finał. Muzeum Pamięci Sybiru, bardzo ważne muzeum dla Polski, akurat zlokalizowane tu w Białymstoku i budowane przez ministerstwo razem z miastem Białystok. Czyli rozumiem, że 17 września ma już pan zaplanowane. Tak, mam nadzieję, że będę mógł być na otwarciu i ten wkład 17 milionów z Ministerstwa Kultury na pewno był ważny, a inwestor, czyli miasto Białystok, zrealizowało tę budowę bardzo sprawnie, wydaje mi się, i bardzo ciekawie. To przejdźmy do drugiego obiektu w Białymstoku. Podpisał pan aneks do umowy o wprowadzeniu opery, aneks o współprowadzeniu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku i uwzględnia on zwiększenie dotacji. Proszę powiedzieć, o ile i na co te pieniądze mają być przeznaczone? To jest jakby nasz obowiązek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ciągu ostatnich 5 lat szalenie zwiększyło taką akcję i działania w kierunku współprowadzeń różnych instytucji i zwiększania wsparcia z budżetu centralnego dla lokalnych instytucji kultury, muzeów, instytucji artystycznych. No, to wynika z potrzeb po prostu tych instytucji, a z drugiej strony z tego, że możliwości finansowania kultury w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat zwiększyły się w sposób absolutnie zasadniczy. Udało nam się zwiększyć budżet Ministerstwa Kultury ponad 40% i te pieniądze w dużej mierze są przekazywane lokalnym instytucjom, na przykład poprzez instytucje współprowadzeń. Akurat jeżeli chodzi o Operę i Filharmonię Podlaską, to jest instytucja współprowadzona przez Ministerstwo już od pewnego czasu, no ale właśnie dzięki tym różnym możliwościom możemy zwiększać te dotacje stałe. Czyli dotacja stała zostanie zwiększona w tej chwili, już w tym roku zostaje zwiększona do 7 700 000 ze strony ministerstwa. Bo to jest o 1,5 miliona. To jest o 1,5 miliona więcej niż poprzednio i to są pieniądze po prostu dla artystów, no, dla instytucji, żeby ona mogła lepiej funkcjonować i żeby mogła dalej tak wspaniale prezentować dzieła sztuki, jak to było dotychczas robione. To jest także związane z trudną sytuacją finansową, no, która była związana z poprzednimi latami tutaj. Wszyscy wiemy, że w operze były kłopoty finansowe, że były jakieś problemy z prowadzeniem gospodarki finansowej, dlatego dyrektor poprzedni musiał odejść i w tej chwili reformujemy operę, a w związku z tym ona także potrzebuje dodatkowego wsparcia, bo to nie ma tak, żeby z niczego zrobić coś. Musi być normalne, solidne wsparcie i tak zwane rzetelne, godne pieniądze dla instytucji kultury. My jesteśmy otwarci także na zwiększanie wsparcia, jeżeli chodzi o dotacje celowe, czyli na różnego typu wydarzenia i oczywiście inwestycyjne. Na tym polega idea zaangażowania budżetu centralnego, że stara się wielowymiarowo wspierać instytucje lokalne.
Opera przechodzi właśnie reorganizację i to zrodziło pewien konflikt między władzami a częścią pracowników, chodzi szczególnie o pracowników administracji. Wiem, że ci pracownicy mają zwracać się w oficjalnych pismach do ministerstwa w tej sprawie. Czy ministerstwo zamierza w jakikolwiek sposób reagować na to, czy to są wewnętrzne sprawy tej jednostki? Ja analizowałem te wiadomości, które do mnie dochodziły, także czytałem prasowe różne enuncjacje na ten temat. No i z przykrością muszę stwierdzić, że tam jest dużo takich stwierdzeń o charakterze no, pozamerytorycznym. No. W porównania do czasów przeszłych, no nie ma, żyjemy w wolnym kraju, demokratycznym. Każdy właśnie może się skarżyć, także w wolnej prasie, różnej prasie, prawda? Każdy ma swoje możliwości. Natomiast jest rzeczą absolutnie zasadniczą fakt, że no, mieliśmy przez wiele lat olbrzymi kłopot, jeżeli chodzi o prowadzenie czy gospodarowanie tą instytucją, prawda? Były ciągłe straty finansowe. My jako współprowadzący widzieliśmy, że no tutaj ta instytucja nie wychodzi, mówiąc kolokwialnie, na swoje, a jednocześnie nie przedstawiała przez lata racjonalnych planów wyjścia, bo być może moglibyśmy zwiększyć zaangażowanie ministerstwa już wcześniej, ale za każdym razem panie wiceminister, no ja mówię o ostatnich 5 latach, a kilku latach współpracy początkowej. Pani minister Wanda Zwinogrodzka, która nadzoruje instytucje artystyczne, no zawsze wymagała, prawda, planów naprawczych, przedstawiania planu także oszczędności, restrukturyzacji właśnie. No i tego przez lata nie mogliśmy otrzymać. No, każda tak duża instytucja musi także od strony zarządczej być racjonalna. To nie może być worek bez dna. My jesteśmy w stanie, jak powiedziałem, zwiększyć zaangażowanie także z budżetu centralnego, jeżeli chodzi o wsparcie publiczne, no ale pod warunkiem, że cała gospodarka finansowa jest racjonalna i prowadzenie tej instytucji także jest wiarygodne i racjonalne. Czyli rozumiem, mam nadzieję, że ta obecna reforma idzie w tym kierunku. Więc dajmy szansę obecnej dyrekcji. Jest pełniąca obowiązki pani Wioletta Bożena Bielecka, która pochodzi z tej instytucji. Przecież tutaj miała dokonania główne swoje i dyrygenckie i jako organizator chóru i jest osobą absolutnie wiarygodną artystycznie, jeżeli chodzi o środowisko białostockie i podlaskie. Stąd pochodzi notabene. I jest dyrektor w tej chwili, który jest od spraw zarządczych i administracyjnych. Jak rozumiem, jego rolą i zadaniem jest przeprowadzenie reformy. Więc dajmy szansę tej nowej dyrekcji, żeby ta reforma została przeprowadzona. I ja no, nie przyjmuję do wiadomości różnych jakichś takich aspektów, no, które nawet niektórzy uważają, że są polityczne. Nie, no, spróbujmy zreformować tą instytucję, bo ona, wszyscy się do tego zgadzają, potrzebuje reformy. A jednocześnie jest, zapewniam ja, jak pan marszałek, główny organizator, że wsparcie finansowe dla instytucji będzie, bo to jest przecież perła nie tylko Podlasia, ale to jest instytucja o znaczeniu ogólnopolskim. To skąd problemy niektórych pracowników, którzy no, podnoszą nie wiem, no bo to są ogólne, no prawda, zarzuty dotyczące tego, że styl wprowadzania tej reformy jest niewłaściwy. Ja będę rozmawiał, będę prosił, żeby ewentualnie no, pomyśleć o formie z... Zresztą wczoraj też przeprowadzałem takie rozmowy już wstępne, żeby no nie narażać się na zarzuty o formę, prawda, relacji międzyludzkich. To jest niepotrzebne. Natomiast to, że reforma jest konieczna, to jest zupełnie oczywiste. Kolejnym z punktów po operze wizyty na Podlasiu jest też Supraśl. Tutaj ministerstwo także dokłada swoją cegiełkę. No my jesteśmy na szczęście obecni w całej Polsce i na całym Podlasiu. Panie redaktorze, w ciągu ostatnich 5 lat 600 projektów finansowanych z Ministerstwa Kultury na Podlasiu.
najróżniejszym obszarze, także jeżeli chodzi o zabytki. Supraś, no to też jest przecież, wszyscy na Podlasiu wiedzą, rzecz, miejsce zupełnie wyjątkowe, tak jak i wiele innych miejsc wyjątkowych tutaj, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe czy przyrodnicze, na Podlasiu jest. Między innymi to był powód, dla którego ja kiedyś się zdecydowałem podjąć pracę na Uniwersytecie w Białymstoku i przyjeżdżałem tu przez 20 lat z Warszawy regularnie, po to, żeby być w tak ciekawym miejscu. Supraś jest też takim symbolem. Tam mamy oczywiście monastyr, który jest od kilku lat. Zresztą jak mi powiedziano tam na miejscu, gospodarze monastyru sami z siebie powiedzieli, że za poprzedniej władzy oni nie mieli wsparcia na te freski, które w tej chwili są realizowane z Ministerstwa Kultury, 650 tysięcy na freski, na dach w tej chwili, gdzie w monasterze ten remont przeprowadzamy. A oprócz tego obok mamy przecież Muzeum Podlaskie, oddział ikon, więc też to jest miejsce, które jest wspaniałe, więc je odwiedziłem. A jednocześnie tam prowadzimy na przykład duży program renowacji plebanii parafii rzymskokatolickiej. To jest też budynek historyczny. W Supraślu się także mieści Teatr Wierszalin, który jest współprowadzony przez Ministerstwo Kultury. Więc powodów do odwiedzenia Supraśla jest bardzo wiele, tak jak tych, jak mówię, na Podlasiu mamy tych projektów ponad 600, które są realizowane. Supraś niewątpliwie znane jest w całym kraju i ta sława coraz szersze kręgi zatacza. Natomiast właśnie chciałbym przejść do tematu też ogólnokrajowego, związanego z Ministerstwem Kultury. Wiele kontrowersji w ostatnim czasie wzbudziła propozycja wprowadzenia opłaty reprograficznej. Czy ministerstwo wciąż jest za tym pomysłem? Proszę Państwa, to jest opłata, która funkcjonuje w całej Europie. Polska jest wyjątkiem z uwagi na to, że tutaj taki trochę postkolonialny styl i pozycja, niebywała pozycja lobbystyczna wielkich korporacji zachodnich, producentów sprzętu elektronicznego, spowodowała, że Polska jest jedynym krajem praktycznie w Europie, gdzie nie ma opłaty reprograficznej. Opłata reprograficzna, wyjaśnijmy tylko, to jest taka danina doliczana do na To nie jest danina, to jest opłata za prawo autorskie. Okay. Za to, opłata, że pan może na przykład do smartfona czy laptopa. Może pan na swoim laptopie odtworzyć muzykę. Przecież ktoś tę muzykę napisał, ktoś to nakręcił, ktoś, nie wiem, zrobił światło do jakiegoś przedstawienia, które pan może sobie właśnie na elektronicznym nośniku odtworzyć, bo w tej chwili przecież w przestrzeni wirtualnej mamy dostęp do kultury absolutnie niebywale szeroki. Każdy może z tego skorzystać. A to wszystko ktoś zrobił, prawda? Nie tylko artysta to wymyślił, ale także ktoś to nagrał. Tutaj mamy operatorów, mamy dźwiękowców. To są wszystko ludzie, którzy przy tym pracują. I im się należą prawa za wyprodukowanie tego, prawda? Tymczasem my to robimy za darmo i jakby to, krótko mówiąc, artyści i ludzie, którzy przy tym tworzą, nic z tego nie mają. Na całym świecie jest to uregulowane w ten sposób, że niewielki procent. W naszym projekcie to jest od 1 do 4% w zależności od urządzenia tej opłaty z ceny wartości urządzenia. Idzie na rzecz praw autorskich. Idzie na rzecz praw autorskich, z czego w naszej ustawie, która będzie regulowała status artystów w Polsce, chcemy, żeby mniej więcej połowa tego, trochę mniej niż połowa, w porozumieniu właśnie z tymi, którzy zarządzają prawami autorskimi, to są takie instytucje zbiorowego zarządzania, nie będę wchodził w szczegóły, które reprezentują artystów, w porozumieniu z nimi stwierdziliśmy, że prawie połowa z tego pójdzie na fundusz ubezpieczeń. Na fundusz ubezpieczeń artystów, ponieważ artyści nie mają specjalnego funduszu, tak jak jest to w wielu innych krajach, we Francji i wielu innych krajach europejskich, który by zapewniał im ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne. A w Polsce tylko 14%, myśmy przeprowadzili badania, żeby zrobić tego rodzaju rozwiązania prawne. Zaczęliśmy od badań, od kilkuletnich dyskusji ze środowiskami artystycznymi wszystkimi w całej Polsce. I to jest efekt tej pracy, ta ustawa, o której mówię. Ona ma zapewnić
no, cywilizowaną możliwość otrzymywania emerytur i ubezpieczenia zdrowotnego dla artystów, których tylko 14% pracuje na etatach. Zauważmy, że to jest taka grupa zawodowa, która w większości ma nieregularną pracę opartą o umowy cywilnoprawne, a nie o etat normalny, z którego idzie ZUS i tak dalej. Ktoś ma później normalnie no, jakąś tam, jakieś swoje miejsce w systemie ubezpieczeń. Artyści takiego miejsca nie mają. No, możemy krytykować artystów, niektórzy nas denerwują, ale w większości to są normalni rzemieślnicy sztuki. To jest skrzypek, to jest poeta, który ma prawo pisać, bo ma talent, prawda? Czy uważa, że ma talent? Panie premierze, jeżeli chodzi o opłatę reprograficzną. To jest w większości to są normalni ludzie, proszę Państwa, a nie celebryci. Nie patrzmy na kulturę tylko i wyłącznie przez tabloidy i przez jakichś tam celebrytów, którzy szukają skandali, którzy są krytykowani za to, że często mają też duże pieniądze, z którymi nie wiadomo, co robią, a później, bo ja wiem o tym, a później przychodzą do Ministerstwa Kultury po zapomogi socjalne, takie sytuacje i takie nazwiska istnieją, ale nie będę tego w przestrzeni publicznej mówił. W większości cała ta reforma to jest dla normalnych ludzi, którzy w większości są poniżej średniej krajowej. Większość artystów to normalni ludzie, z tym pełna zgoda. Są takie argumenty, że ta opłata reprograficzna nie powinna być naliczana, bo po pierwsze, ci właśnie rzemieślnicy dostają za swoją pracę wynagrodzenia stałe, to po pierwsze, a po drugie, wszyscy użytkownicy i tak płacą za różnego typu nośniki, typu platformy streamingowe, typu platformy do odtwarzania muzyki. No nie wszyscy, jak pan wie, bardzo wiele można bez żadnych opłat uzyskać dostępu do wytworów czyjejś pracy, prawda? Czyjegoś talentu i czyjejś pracy, to po pierwsze. A po drugie, wracając jeszcze, myśmy przeprowadzili badania i to się potwierdza. To jest praca nieregularna i praca niskopłatna. Na ogół. Dlatego oni też byli bardzo uderzeni w pandemii. Dlatego tak dużo myśmy z różnych uruchomili systemów wsparcia. Panie redaktorze, w tej chwili już ponad 16 tysięcy ludzi dostało zapomogi socjalne. No owszem, no bo już jeżeli ktoś nie pasował do wszystkich tarcz, prawda, nie załapywał się do naszych różnych programów na wiele, wiele, kilkaset milionów złotych, no to zawsze jeszcze mógł dostać zapomogę socjalną. I takich żeśmy wypłacili w pandemii 16 tysięcy. To dla instytucji, która się nie specjalizuje w wypłacaniu, no było pewnym wysiłkiem, ale my nie narzekamy, to jest nasz obowiązek. Moi urzędnicy, moi współpracownicy wspaniale się z tego wywiązują. Nawet wczoraj kolejne listy dla kilkuset osób podpisywałem tych zapomóg socjalnych, bo to jest niestety taki świat. No, ludzie zarabiają nieregularnie, są bardzo często wyzyskiwani, no bo krótko mówiąc, no każdy chce jak najtaniej wyprodukować coś, prawda? Jest duża konkurencja i ci ludzie nie zarabiają dużo, no. Natomiast są bardzo potrzebni, bo potrzebna jest kultura. No, zgodzimy się, że bez kultury to nie ma sensu żyć, prawda? Żadna wspólnota narodowa, kulturowa, żadne społeczeństwo, no nie ma sensu funkcjonowania, jeżeli nie ma kultury. No. I dlatego trzeba dbać o tych ludzi, którzy kulturę wytwarzają. I jeszcze raz apeluję, bo no jest coś takiego, prawda? Nie lubimy celebrytów, bo oni dużo zarabiają, są bezczelni, jeszcze jakieś skandale robią, głupstwa. Zrozummy, że my odcinamy tych celebrytów, tych, co sobie wyjeżdżają gdzieś tam na Seszele czy Zanzibar, prawda? Ci ludzie nas nie interesują, nas teraz interesują normalni pracownicy kultury, bez których tej kultury by nie było. I o tym pamiętajmy. To na zakończenie jeszcze, panie premierze. Chciałbym zapytać o kulturę, za którą wiele osób tęskni, mianowicie kulturę fizyczną. Wróciliśmy w jakimś stopniu do kin, wróciliśmy do teatrów. Wielu fanów sportu zadaje sobie pytanie, kiedy wrócimy na stadiony, na obiekty lekkoatletyczne, piłkarskie, na otwarte przestrzenie, ponieważ pogoda robi się coraz lepsza. I wiele osób chciałoby znów przeżywać te emocje sportowe. No indywidualnie rzecz biorąc, każdy może jednak i bardzo zachęcam, żeby realizował się także, jeżeli chodzi o kulturę fizyczną. Tego nikt nie zabrania. Możemy to robić. Chodzi o dopingowanie, nie o uprawianie. No tak, ale mamy stan pandemii. Mamy bardzo wysokie w tej chwili wskaźniki zachorowalności. I ja tutaj nic nie mogę obiecać, prawda? Musimy być cierpliwi. Pamiętajmy, że jesteśmy w pandemii. Ludzie umierają. To są poważne rzeczy.
W związku z tym my nie możemy obiecywać otwarcia wszystkich instytucji. Analizy wskazują, że jednak no inaczej się zachowuje widownia teatralna, troszeczkę inaczej widownia sportowa i dlatego... Czyli jest mniej zdyscyplinowana. Ja powiedziałem, że troszeczkę inaczej się zachowuje. No. I w związku z tym to zagrożenie, jeżeli chodzi o przenoszenie koronawirusa, jest większe. No, tym bardziej, że panie redaktorze, no mamy w tej chwili taki moment bardzo krytyczny. My musimy jeszcze wytrzymać miesiąc, dwa. Myślę, że po dwóch miesiącach już ten poziom wyszczepiania będzie taki, że te grupy najbardziej największego ryzyka będą bezpieczne i wtedy będziemy mogli rozmawiać o jakichś poluzowaniach. Natomiast w tej chwili mamy sytuację bardzo poważną. No, mamy trzecią falę, ona jest widoczna. Musimy sobie zdawać sprawę, że ludzie w pandemii umierają. To są poważne rzeczy i dlatego te decyzje dotyczące ograniczeń są konieczne. Rozumiem, że o żadnych terminach na razie nie ma mowy. Trudno. Ja wiem, że kibice Jagi, kibice innych klubów chcieliby bardzo, ale proszę zrozumieć, że my wszyscy mamy rodziny, kuzynów, rodziców, dziadków, osoby starsze, osoby, które są w grupach ryzyka. Naprawdę musimy o nich zadbać, a bardzo łatwo się ten straszliwy wirus, zwłaszcza w tych mutacjach nowych, przenosi i to widzimy w tej chwili. To czekamy cierpliwie na poprawę sytuacji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Polskie Radio.